Tomasz Szyberski. Panie Tomaszu, po przerwie wyjazdowej, tak zwanej, wracamy na toruński tor, no i niestety przeciwnik niezbyt ławny. Petra Sparta Wrocław to silny zawodnik. Na pewno Wrocław jest bardzo mocną drużyną, no ale tak jak mówię od początku, walczymy zawsze do końca. Widać to w meczach wyjazdowych. Przegrywamy, punktów z tego nie ma, ale teraz będziemy robić wszystko, żeby na swoim torze powalczyć o zwycięstwo i wygrać ten mecz. No właśnie, może wróćmy do tego meczu z Zielonej Góry. Jechaliśmy tam walczyć do ostatnich sił. Wiadomo było, że jeżeli tam wygramy, to już tak naprawdę mamy zapewnione prawie utrzymanie w Ekstralidze, a tutaj trzeba dalej szukać punktów. No tak, zdecydowanie tak. Mieliśmy tam duże szanse na wygranie tego spotkania. Nie poszło nam, już nie ma teraz co oddywać i rozpamiętywać tego spotkania. Mamy następne z Wrocławiem i o nie się martwię najbardziej, więc będzie na pewno trudno, ciężko, ale my będziemy walczyć do samego końca. Pełna mobilizacja przed tym meczem, mały grill, no i dużo treningów. No grill bardzo mały, bo warzywa i kurczak, więc bardzo mało, ale nam to nie jest potrzebne. Więc teraz trening, trzeci dzień z rzędu, trenujemy o godzinie 18 w godzinie meczu, więc pogoda ma być też taka sama. Mam nadzieję, że wszystko zagra i cała siódemka zawodników pojedzie już bardzo dobrze i postaramy się wygrać to spotkanie. Czy skupiacie się tylko i wyłącznie na tym najbliższym meczu, czy już myślami jest gdzieś pan w Grudziądzu, gdzie tam trzeba punkt bonusowy przynajmniej zebrać? No? Nie, no w Grudziądzu nie jestem. Nie, no nie jestem nigdzie myślami poza meczem z Wrocławiem, tylko i wyłącznie interesuje mecz z Wrocławiem. Myślimy z meczu na mecz i jedziemy z meczu na mecz, nie planujemy jakoś daleko idących takich myśli, które by miały nam tutaj zakłócić obecne mecze. Dziękuję bardzo. Paweł Przedpełski, Paweł, po nieco słabszych występach wracamy na tor do Torunia, no ale rywal niesamowicie trudny, Betard Sparta Wrocław, która tutaj no, dobrze się spisuje. Akurat drużyna z Wrocławia się wszędzie dobrze w tym sezonie akurat spisuje i na pewno będzie to jedno z cięższych spotkań, myślę, że każdy jest z tego świadom. No ale co, my się na pewno przygotowujemy, zbroimy się i damy z siebie wszystko. Finalnie jak będzie, no to zobaczymy w piątek. Po dobrym wejściu w sezon, ta druga część układa się bardzo dobrze. Bardzo dobry występ w Zielonej Górze, świetny występ podczas półfinału Impu. No Paweł jest w sztosie. No staram się, dużo pracy za nami, więc dużo trenujemy, sprawdzamy i testujemy mocno gdzieś tam sprzęt, więc cieszę się, że te ostatnie mecze poszły akurat tak, jakbym sobie tego właśnie życzył. No, skupiam się na tym, żeby to podtrzymać i jechać jeszcze lepiej. Pomimo tych ostatnich niepowodzeń nie ma jakiejś nerwowości wśród drużyny. Wiemy, że mały grill integracyjny, dużo treningów. No chyba trzeba mimo wszystko podchodzić na spokojnie do tego, co się dzieje, a nie gwałtowne ruchy. No tak, to jest sport, więc poza tym jest jeszcze połowa sezonu, także nikt tu broni nie składa. Jest jeszcze parę punktów do wywalczenia, więc wszystko leży, że tak powiem, na to, że my jesteśmy na pewno w stanie powalczyć o dobry wynik i tego się trzymajmy. Nastawienie na pewno mamy pozytywne, więc jedziemy dalej i tyle. Kibic oraz specjaliści, eksperci mówią o was, że jesteście drużyną, która przegrywa, no ale pięknie przegrywa, więc brakuje tylko tego małego cwancyka, żeby wygrywać te mecze. No właśnie, no jest troszeczkę niedosyt, bo te wszystkie mecze na wyjeździe to zabrakło naprawdę tam niewielu punktów. Były one oczywiście widowiskowe i myślę, że dla kibiców fajne do oglądania, ale w tabeli tego nie widać, więc musimy powalczyć właśnie, żeby te parę punktów podokładać i myślę, że końcowo ten wynik będzie pozytywny. Od kilku meczów jeździcie z kibicami na trybunach. No to co, może jutro ci kibice ponieśliby was o dobrą walkę, ogólnie może o zwycięstwo? Tego byśmy sobie życzyli, także proszę o mocne trzymanie kciuków i fajne kibicowanie. Na pewno to nam pomoże w walce, więc musimy wspólnie to dźwignąć. Dzięki.